chłodu mnie pcha. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj z naszymi ekspertami będziemy oceniać szanse Polski na wyjście z grupy na Euro 2021. Jest z nami ekspert numer 1 Jan Marski, ekspert numer 2 Maciej Aniszewski, ekspert numer 3 Jan Więckowski. Dzień dobry. Ekspert numer 4 Łukasz Kalicki. Witam. Zaczniemy od wad i zalet Polski. Proszę, oddaję głos panu Janu Maciemu. Tak. Moim zdaniem Polska ma bardzo dobrą reprezentację. Jednak Lewandowski jest głównym piłkarzem, na którego musimy głównie stawiać, aby wygrać. Jednak uważam, iż Polska może śmiało powalczyć ramię w ramię z reprezentacją Hiszpanii. Przeprawa z Szwecją powinna być łatwiejsza, dlatego że w reprezentacji owego kraju nie gra już Zlatan Ibrahimowicz. W Słowacji gra Marek Hamsik, który jest piłkarzem ekspresyjnym i kluczowym reprezentacji Słowacji. Zważając na fakt, że Polska na ostatnim Euro 2016 doszła do ćwierćfinału, gdzie przegrała z Portugalią po niesprawiedliwych karnych, gdzie został oszukany Jakub Błaszczykowski, dochodzę do konkluzji, iż Polska nie jest faworytem. Ale ma bardzo duże szanse na wyjście z grupy. Dziękuję. Drodzy Państwo, przejdziemy teraz do omówienia poszczególnych drużyn, którym oczywiście nie będziemy kibicować. Absolutnie. Z naszej grupy. Zacznijmy od Macieja Aniszewskiego, który omówi drużynę Szwecji. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Bilans ze Szwecją niestety nie jest za dobry. Zagraliśmy z reprezentacją Szwecji aż 26 meczy, z czego 8 wygraliśmy, 4 zremisowaliśmy. I aż 14 przegraliśmy. Zdobyliśmy całe 37 goli, ale straciliśmy 56. No niestety. Moim zdaniem Szwecja to nadal bardzo dobra reprezentacja. Jednak już bez Zlatana Ibrahimowicza, tak jak tutaj kolega powiedział. Tak jest. Nie jest już tak mocno. Nadal myślę, że stoi na bardzo wysokim poziomie. Natomiast myślę, że jest w naszym zasięgu ręki. Dziękuję panie Macieju. Dziękuję. Pan Jan Więckowski. Dobrze. Witam. Hiszpanię. Witam. Zajmę się drużyną Hiszpanii. W ogóle analizie. Najpierw zobaczyłem sobie mecze Polska-Hiszpania. I bilans nie wygląda kolorowo, proszę państwa. Na 10 meczy wygraliśmy tylko jeden. Remis również był jeden. 8 porażek, proszę państwa. 8. Uwaga. Bilans bramek też nie jest dobry. 8 strzelonych do 27 straconych. Są statystyki katastrofalne, nie oszukujcie się. No, co ja mogę powiedzieć, ale Hiszpania ostatnio też bez formy. Przegrywała mecze, nie idzie im dobrze. Niby wygrali Euro w 2012, ale od tamtego czasu wszystko zaczęło się kiepścić, że tak powiem, nieoficjalnie. Mistrzostwa Świata też w 2010. Tak, 2010, pamiętamy. Dwa turnieje pod rząd wygrali, ale ostatnio im nie idzie. Odeszli w kluczowi zawodnicy jak Xavi albo Iniesta. No, co ja mogę powiedzieć? Fernando Torres? Myślę, że to będzie ich najsłabszy turniej do tego czasu. Nie będzie łatwo. Ale myślę, że Polska powalczy. Proszę państwa, myślę, że zagra. Dobry mecz będzie. Liczymy na Polskę oczywiście, ale nie będzie łatwo. Dziękuję panie Janie. Następnie została nam ostatnia drużyna do przeanalizowania. Drużyna Słowacji. Słucham panie Łukaszu, dzień dobry. Dzień dobry. Drużyna Słowacji niestety jest dla Polaków pechową drużyną. Mogłoby się wydawać, że Słowacja jest najsłabsza w tej grupie, jednak nie dajmy się zmylić. Słowacy wyeliminowali Polaków w kwalifikacjach do Mistrzostw Świata w 2010 i do 2016. Bardzo dobrze im poszło, ponieważ ich zawodnicy nie grają w topowych europejskich klubach. W Lidze Narodów nie radzą sobie dobrze. Są w dywizji B. Zajęli ostatnie miejsce, czyli spadną do niższej dywizji. A z Polską mają niestety pozytywny bilans. Pozytywny dla nich. Pozytywny dla nich. Dla Polski jest negatywny. Mają więcej zwycięstw z nami niż my. Może to być ciężki przeciwnik. Nie dajmy się zmylić.
W konkluzji, Polska nie jest faworytem, lecz może dzięki nowemu selekcjonerowi reprezentacji uda nam się wyjść na pierwsze miejsce z grupy. Jednak cały czas nie tracimy nadziei, że grupę uda nam się opuścić, gdyż jest na to dosyć spora szansa. Przypomnijmy, że pierwsze dwa miejsca wychodzą z grupy, tak? Tak, tak. Pierwsze i drugie. Jan Więckowski, szansa jest dosyć spora. Musimy trzymać kciuki za naszych chłopaków. Po audycji zapraszamy na wywiad z każdym ekspertów dotyczących jego typów. Dzień dobry, mamy tutaj pierwszego eksperta, Jana Więckowskiego. Dzień dobry, panie Janie. O, dzień dobry, nie spodziewałem się tu państwa. Jakie są pana typy na miejsca poszczególnych nacji w naszej grupie? Podejdę do tematu optymistycznie. Polska na pierwszym miejscu, proszę państwa. Będzie zaskoczenie. Hiszpania drugie miejsce, trzecie miejsce Szwecja i zamyka Słowacja. Dziękuję. Udanej lektury. Dzięki. Do widzenia. Dzień dobry, stanie kolejnych ekspertów do pytania. O, dzień dobry, panie Macieju. Dzień dobry, dzień dobry. Jak pan ocenia, jakie są pana typy na poszczególne miejsca poszczególnych nacji w naszej grupie? Słucham. No myślę, że zacznijmy od końca. Myślę, że Słowacja tutaj ma najgorszą sytuację. Będzie ostatnia. Trzecia. Myślę, że Szwecja będzie trzecia. I optymistycznie patrząc, myślę, że bardzo podobno będziemy mieli szansę z Hiszpanią. I myślę, że będzie druga Polska, a pierwsza Hiszpania, ale myślę, że tyle samo punktów będziemy mieli. Tylko Hiszpania więcej goli. Dziękuję panie Macieju. Miłego spaceru życzę. Do widzenia. Zauważyliśmy tutaj z Janem Więckowskim kolejnego eksperta. Dzień dobry państwu. Panie Łukaszu, jak pan myśli, jakie będą miejsca poszczególnych narodów w naszej grupie? Słucham. Uważam, że pierwsze miejsce będzie bez niespodzianek i będzie Hiszpania na pierwszym miejscu. I uważam, że następne trzy miejsca to nie wiadomo, bo drużyny są na podobnym poziomie. Miejmy nadzieję, że Polska będzie na drugim, ale nigdy nie da się przewidzieć tego. Dziękuję panie Łukaszu. Nie rzucił pan zbyt nowego światła na naszą sprawę. Miłego dnia. Dziękuję. Dzień dobry. Szukamy kolejnych ekspertów. Dzień dobry. Panie Janie. Dzień dobry, słucham. Jest do pana ostatnie pytanie. Tak. Jak pan obstawia miejsca poszczególnych narodów w naszej grupie? Słucham. Tak, to moje ulubione pytanie. Więc tak, zdejmę. Na pierwszym miejscu, zacznijmy od ostatniego. Na ostatnim miejscu obstawiam Słowację. Trzecie miejsce należeć będzie do Szwecji. Pozytywnie drugie miejsce dla Polski. A pierwszą na naszej liście mamy Hiszpanię. Dziękuję. Jak widać, nasi eksperci są dosyć zgodni. Mam nadzieję, że spełni się ich wyrok. Dziękuję. Miłego kradnięcia samochodu. Dziękuję.